Cześć. Czy pompa z Chin działa? No działa. Jakoś sobie daje w mrozy radę. Popatrzcie, tutaj jest z defrostu resztka. Zrobiłem pewne modyfikacje w tej pompie, a mianowicie zdarzyło się, że w środku zrobił się taki bałwanek i nie wykonywała defrostu. Oczywiście było to kwestia trochę ustawień, ale też pewnych czujników tutaj w tej pompie. No i popatrzcie, pierwszą rzeczą, którą zmodyfikowałem, to jest czujnik zewnętrzny. On standardowo jest o tutaj zamontowany. Zdarzyło mi się, że on nie pokazywał dokładnej zewnętrznej temperatury, więc wyciągnąłem go tutaj w to miejsce. No to po tej modyfikacji zrobiło się tak, że w środku już nie było takich bałwanków i zaczęła robić częściej defrosty. Jednak te defrosty powodowały to, że jak zaczynała się roztapiać, woda płynęła aż tam praktycznie. Zaczęło mnie to zastanawiać. Okazało się, że do defrostu bierze ona kilka parametrów. Między innymi ten parametr temperatury zewnętrznej. Jeżeli temperatura zewnętrzna różni się od temperatury tego parownika, no to on ma też czujnik parownika i jeżeli parownik jest cieplejszy niż temperatura zewnętrzna, no to nie robi defrostu. Zaczęło mnie to zastanawiać i okazało się, że popatrzcie, tutaj jest rozkręcona ta pompa. Czujnik parownika jest zamontowany mniej więcej tam. Ten czujnik, przez to, że on był w środku, a tutaj wiadomo, że jest troszeczkę wyższa temperatura, mniej więcej tak jak patrzyłem, to jest około 1 stopnia więcej niż temperatura zewnętrzna. Oczywiście nie odpowiadało to do końca prawdzie. Co z tym zrobiłem? Wziąłem ten czujnik ostatnio, obłożyłem takim pianką termoizolacyjną i zaczął on pokazywać prawidłowe parametry. Automatycznie zaczęły się robić już poprawnie całkiem defrosty i praktycznie bardzo mało jest już oblodzony, co za tym idzie też i sam defrost trwa znacznie krócej, bo raptem 2-3 minuty i samych skroplin tutaj jest o wiele mniej. Bo przedtem, to jak zaczynało robić defrost, to była jedna wielka kałuża, a obecnie to jest, no może nie, to nie jest szklanka, ale jest tego znacznie mniej. Po tych modyfikacjach zmieniłem jeszcze ustawienia na sterowniku, zaraz Wam pokażę jakie, ale znacząco poprawiło to stabilność pracy pompy i wydajność. Nie podkręca się ona na wyższe obroty, nie bierze i nie wyłącza się. Wentylator działa w miarę cały czas, a jeżeli popatrzyłem na samą ilość defrostów, to w taki dzień jak dzisiaj w noc, gdzie było minus 4 czy minus 3 w nocy, to praktycznie robi 1-2 defrosty przez 8 godzin. Także znacząco to poprawiło jej działanie, no i też myślę wydajność. Przez to, że ona nie modulowała i nie ma z nią problemów, utrzymuje ona stały parametr zasilania na dom. I w związku z powyższym z 33 stopni zasilania na grzejniki zmieniłem na 32, ponieważ w domu zaczęło już być za ciepło, było 22,4, to już dla nas jest troszkę za dużo. Myślę, że te modyfikacje bardzo poprawiły jakość działania tego urządzenia. Pompę już skręciłem,
przez to, że zmieniłem te dwie rzeczy, to znaczy jest wyciągnięty jeden czujnik na zewnątrz, ten, który odpowiada za temperaturę zewnętrzną, i tamten czujnik, który odpowiada za temperaturę parownika, pompa zaczęła też raz, że ciszej działać troszeczkę, chociaż nie mogłem narzekać, że ona głośno działa. Raz, że zaczęła ciszej działać, dwa, no częściej robię defrosty, ale te defrosty trwają znacznie krócej, a trzy, zaczęła mniej prądu brać, co za tym idzie też, zwiększyła się jej wydajność, bo te lamelki praktycznie są czyściutkie. No wprawdzie dzisiaj jest koło 1 stopnia, no to też nie ma co porównywać do mrozów większych, ale ogólnie jestem bardzo z tej modyfikacji zadowolony. No to popatrzcie, 22,1 w domu, a dzisiaj w nocy było dość zimno. Jeżeli zobaczymy na krzywą, popatrzcie, wczoraj robiła tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6 defrostów, z czego przez ostatnie tu 6 godzin zrobiła tylko jeden, czyli w nocy. Także to jest oczywiście już po tych zmianach. Także bardzo ładnie też widać tu, jak równo ona pracuje. Nie ma takich skoków, które miały miejsce przedtem, gdy nie było jeszcze tych dwóch czujników ustawionych. Pokażę Wam status urządzenia. No i cóż, to o czym mówiłem, to tu mamy temperaturę parownika i zaizolowanie go sprawiło, że on znacznie lepiej pokazuje właśnie tą temperaturę. Tu mamy temperaturę otoczenia, którą wyciągnąłem. Czyli to są te dwa między innymi parametry, które są odpowiedzialne za defrost. Natomiast w moich ustawieniach, no nie tu, za defrost tutaj odpowiada kilka parametrów. Między innymi częstotliwość sprężarki, ale tutaj jest tak. Częstotliwość odszczelania, no to jest sprężarki. Od kiedy ma się ona odszczelniać, czyli tutaj ja mam minus 1. Kolejny parametr, jaka jest różnica temperatur, o tutaj. Różnica temperatur otoczenia i parownika. To są kolejne parametry, które są odpowiedzialne za start defrostu. Tutaj mamy temperaturę końcową odszczelania. To znaczy, jeżeli czynnik zaczyna podgrzewać parownik, który jest właśnie te lamelki takie, które widzimy na zewnątrz. Jeżeli dojdzie temperatura do 24 stopni, no to wyłącza procedurę odszczelniania i uznaje, że wtedy może być, że już lamelki są rozpuszczona, ten lód. Oryginalnie było to na 20 stopni, ale widziałem, że na tych krańcowych nie zawsze do końca to rozmrażało, więc tu podniosłem temperaturę dotąd. Tutaj temperaturę otoczenia do odszczelniania, jeżeli by się przekroczyła, to też weźmie i wyłączy procedurę odszraniania. No to są te parametry, które odpowiadają za między innymi odszranianie. Po tych zmianach widzę całkiem inną kulturę pracy i inny, no i całkiem inaczej to wszystko funkcjonuje na tej pompie.
Popatrzcie, jak ładnie teraz ta pompa pracuje. Jeden stały, no dzisiaj za dużo była temperatura, więc wyłączyła się. Natomiast popatrzcie wczoraj. Już wam pokażę, tylko musi się system załadować. No, może powiększę, żeby ładnie. Popatrzcie, stała temperatura cały czas. Tutaj podbiło sobie na chwilę i potem znowu cały czas. Tutaj był prawdopodobnie defrost. To jest wczoraj. I po tych modyfikacjach, które zrobiłem na pompie. To przeszkadza. Przedwczoraj, czyli to była sobota. Popatrzcie, to było przed modyfikacją. Co się tu działo? Całkiem inna kultura pracy tej pompy. Tu mamy piątek. Już wam pokazuję, jak wyglądał piątek. No tutaj coś było stabilniej, ale też nie tak równo. Chcę zaznaczyć, że wczoraj, czyli to była niedziela, było znacznie zimniej niż w piątek, czy właśnie tutaj mamy przykład czwartku. Proszę popatrzeć, jak ona działała, jak, że tak powiem, szarpała. Czyli różnica jest znacząca między tym, co było na przykład po zmianach, a przed zmianami. Jeszcze raz wam pokażę. Widać? Jest bez porównania różnica. I odbija się to też na poborach. Już wam pokazuję. Tu ściągnąłem sobie dane z Victrona. Zaczęliśmy dzień 1781,3. Tak zaczęliśmy dzień, a tak żeśmy skończyli. 1806,7. 25 kW. Zużyła pompa w niedzielę, a w poprzednich dniach śmiało brała 30 kW, około 30-30 parę. Natomiast różnica tutaj też jest w temperaturze, bo mówię, niedziela było dość zimno. Jednym słowem, modyfikacje, które wprowadziłem, znacząco poprawiły działanie pompy. Dość proste, w miarę łatwe, a dające znaczące efekty. No dzisiaj jest ładny słoneczny dzień, więc nie widać w ogóle, żeby się schroniła. No ale powoli tutaj temperatura odpuszcza. Trzymajcie się. Jak będzie koniec listopada, to zrobię jakieś podsumowanie, jak to z poborami u mnie. Cześć.